Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, którym postaram się uruchomić kolejne zdobycze wyrwane panom żulom spod śmietnika. Czyli dwa radyjka samochodowe oraz wieże stereo firmy AIWA. Na początek najciekawsza ze zdobyczy radio samochodowe marki Wordon z dosyć dużym wyświetlaczem. Nie wygląda on na pęknięty czy uszkodzony, dlatego jest szansa, że będzie działał, o ile w ogóle elektronika nie okaże się uszkodzona. Jak się nawet później okazało, w slocie kart mini SD znajduje się Kingston o pojemności 8 GB. Jeśli chodzi o wiązkę, widać, że już ktoś tu mocno kombinował przy kabelkach. Obok mamy złącza na przednią oraz tylną kamerę, wideo oraz na subwoofer. Jest nawet schemat podłączenia kabelków. Zwykły warsztatowy zasilacz do komputera powinien wystarczyć do zasilania sprzętu. Radio wyposażone jest w złącze ISO, tak więc popatrzmy na schemat podłączenia. Pierwszym krokiem, które muszę zrobić przed podłączeniem zasilacza, to zmostkowanie napięcia pod stacyjkę z przewodem plusa, ponieważ włączenie radia możliwe jest jedynie po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Na szybko po prostu skręcę te dwa przewody ze sobą. Potem już można przykręcić obydwa przewody do kostki. Natomiast z drugiej strony podłączę zasilanie. Do sprawdzenia radia będę potrzebował jeszcze jakiś głośniczek, tutaj akurat wymontowany z zestawu komputerowego. Trzeba będzie jeszcze dolutować tutaj dwa kabelki do podłączenia pod wyjście audio. W tym przypadku mam do wyboru pełno przewodów audio z głośnikami na przód i tył samochodu. Zasilacz mam już podłączony do sieci, także pozostało tylko włączyć radio. Radyjko odpaliło, z głośników słychać na razie szum, ponieważ nie mam podłączonej anteny. W opcjach menu mamy do wyboru radio, kartę SD, USB, podłączenie Bluetooth z telefonem, wejście AV oraz widok z kamerki. Zobaczmy zatem, czy coś znajduje się na karcie SD. Wyjście głośnikowe również działa. Niestety nie mogę tego zaprezentować na filmiku ze względu na Content ID, dlatego na razie musicie uwierzyć mi na słowo. Bluetooth nie ma podłączonego telefonu, ale powinien być sprawny. Aby sprawdzić wejście wideo, postanowiłem podłączyć pod radio konsolę Playa. Zobaczmy, czy w ogóle coś się wyświetli w tej rozdzielczości. Wtyczkę wideo powinienem właściwie podpiąć pod złącze AV, jednak na szybkości podpięło mi się pod złącze kamerki. Zobaczmy, czy wyświetlacz w ogóle coś będzie pokazywał. I jak widać, podłączenie zakończone sukcesem, wyświetlił się ekran startowy. Fajnie będzie, jeśli uda się jeszcze uruchomić jakąś grę. Za chwilkę załaduję GTA 3. Gra odpaliła na wyświetlaczu nawet fajne, niewyblakłe kolorki. Obraz się nie zacina, także na radyjku można sobie nawet pograć. Kolejna zdobycz, którą będę testował, to drugie radyjko, tym razem Pioniera. Dawno, dawno temu takie radia dodawały plus 100 do zajebistości auta, a jak jeszcze obsługiwało MP3, to już był w ogóle czad. No i wtedy nagrywarki w komputerze wchodziły w ruch, aby wypalać na płytkach ulubione kawałki.
W tym przypadku podpiąłem wtyki wyjęte z wtyczki Molex bezpośrednio do wtyczki z przejściówką ISO. Podłączyłem również kawałek przewodu pod wyjście antenowe. Ponowne uruchomienie zasilacza i zobaczymy, czy radyjko działa. Nie widzę tu żadnego przycisku on, ale zobaczymy, czy może uda się włączyć potencjometrem. Pierwsza pozycja, którą radio odbiera, to oczywiście radio ryzyka. Chyba można je odbierać na największym zadupiu, nawet bez anteny. Inne stacje też są odbierane bez problemu. RDS również działa. Sprawdzę teraz, czy laser żyje w tym sprzęcie na starej płytce z hip-hopem. Tutaj również wszystko ok. Płytka nie zacina się również w napędzie. Panel przedni jest zdejmowalny, także mamy zabezpieczenie, że żaden rycerz ortalionu nam radyjka nie podpieprzy. Przynajmniej było tak kiedyś, jak te radyjka nie leżały na śmietnikach. Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest wieża AIWA, prawie kompletna, ponieważ brakuje tu jednego z głośników. Model wieży to NSX S30. Jedna kolumna, która była w zestawie, jest trochę obtłuczona i brakuje kabla. Wieża posiada zmieniarkę na 3 płyty CD. Można również podłączyć do niej mikrofon karaoke. W oldschoolowej wieży nie mogło też zabraknąć 2 kieszeni do odtwarzania kaset magnetofonowych. W tylnej części wyjścia głośnikowe oraz Dolby Surround. Wejście AUX oraz antenowe. Po podłączeniu do sieci panel przedni zaczął świecić, wieża jest w ustawieniu CD. Otworzę więc tackę ze zmieniarką i zobaczymy, czy uda się odpalić płytkę. Tacka nie za bardzo chce się zamknąć za pomocą przycisku Close. Na górze mamy dobry podgląd dzięki przeźroczystemu plastikowi. Laser niestety nie za bardzo chce czytać płytę albo jej nie wykrywa. Tymczasem przełączę sprzęta na tryb tape i sprawdzę, czy może kaseta będzie odtwarzana. Po otwarciu widać od razu, że głowica będzie wymagać przeczyszczenia. Zobaczmy, jak to będzie się zachowywać po włożeniu kasety. Po przyciśnięciu przycisku play wieża nie za bardzo chce odtwarzać. Coś zaczyna się dopiero dziać po ponownym wciśnięciu play i stop. Kaseta ruszyła, jednak jakość dźwięku jest bardzo uboga. Prawdopodobnie przyczyną jest brudna głowica. Po wyjęciu kasety również nie ma dobrych wieści, ponieważ taśma została wciągnięta w te mniejsze kółeczka. Na szczęście taśma nie została zerwana, a jedynie trochę pogniecona. Niestety jest ona wciągana również przez drugi ze slotów. Winowajcą prawdopodobnie jest zerwana gumka napędu, ale to na razie tylko moje gdybania. Przed zajrzeniem do środka sprawdzę jeszcze sobie, czy działa wejście AUX. Pod złącza podpiąłem jeden z moich CD playerów Numarka. Po odpaleniu płytki wieża zaczęła czysto grać, przynajmniej na tym jednym głośniku.
Jednakże pojawia się następny problem, tym razem z potencjometrem głośności. Przy zbyt szybkim obrocie gałki podgłaśniania wieża zaczyna cichnąć. I aby podgłośnić, trzeba bardzo powoli obracać gałką. Ściszanie natomiast działa prawidłowo. Przepraszam pana, czy to radio mogłoby być trochę ciszej? Ciszej już nie, ale trochę głośniej. Pokaż kotku, co masz w środku. No a w środku mamy pełno kurzu, który trzeba będzie zaraz skutecznie usunąć. Niestety nie da się tego zrobić bez kompletnego demontażu całej wieży, dlatego powoli zabieram się za rozkręcanie całości. Wszystko udało mi się dosyć sprawnie rozłożyć na poszczególne segmenty, czyli płytę główną, napęd ze zmieniarką, panel przedni oraz napęd kasetowy. I to właśnie od niego zacznę naprawę. Jak widać, brakuje tu dwóch gumek pośredniczących w napędzie pomiędzy silniczkiem a bolcami, odpowiedzialnymi za nawijanie taśmy na szpulkę w kasecie. Jako zamienniki tych gumek spróbuję użyć zwykłe gumki recepturki. Oczywiście nie są one na tyle grube i wytrzymałe jak oryginalne, ale powinny na jakiś czas starczyć do transmisji napędu. Najważniejsze, żeby nie były jakieś stare i sparciałe. Montaż recepturek na malutkich kółeczkach napędu nie należał do lekkich, łatwych i przyjemnych. Ale po dłuższej walce udało mi się je założyć po jednej i po drugiej stronie. Teraz można również skorzystać z okazji łatwego dostępu do głowic i je wyczyścić. Robię to za pomocą wacika nasączonego spirytusem dezynfekcyjnym. Nie wiem, czy głowicę nagrywającą też można czyścić w ten sposób, no ale zaryzykuję. Jeśli chodzi o potencjometr do głośności, nie za dużo tu zwojuję. Na razie póki w miarę działa, można go zostawić. Zawsze bardzo podobały mi się te kolorowe wyświetlacze w wieżach starego typu. Im więcej wyświetlały różnych bajerów, tym były fajniejsze. Do usuwania uporczywego kurzu mam już specjalne narzędzie czyszczące. Za pomocą tego urządzenia pozbędziemy się nawet największego syfu zalegającego w sprzęcie elektronicznym. Wszystkie elementy zostały w ten sposób dokładnie oczyszczone. Laser napędu CD prawdopodobnie będzie do wymiany, jednak warto go przed złożeniem wyczyścić, możliwe, że po tym zabiegu będzie już śmigał. Na ile mogłem, cały mechanizm zmieniarki również wyczyściłem z syfu. Po tym zabiegu mogę już przejść do składania reszty. Na początek panel przedni. Mechanizm otwierania kieszeni kasety. Przyciski panelu przedniego. W starych wieżach pod przyciskami stosowano mikrowłączniki, według mnie o wiele bardziej solidne od przycisków gumowych. Jak widać na schemacie płytki, najwyraźniej nad tymi przyciskami miały być jeszcze diody LED. Po włożeniu płytki jest dosyć dużo przykręcania, całość trzyma się na 10 śrubkach. Potem można już montować cały napęd kasetowy.
Cały segment panelu przedniego następnie trzeba połączyć z płytą główną. Odbywa się to za pomocą slotu umieszczonego w górnej części wieży. No a potem pozostaje już montaż zmieniarki z napędem. Oraz podłączenie taśm. Przed założeniem górnej pokrywy sprawdzę działanie napędu. Tym razem załaduję oryginalne, najbardziej wychuchane krążki z mojej kolekcji. Będzie to ostateczny test, czy czyta płyty, czy nie. No i jak widać, laser już prawdopodobnie wyzionął ducha. Nie wiem, czy domowymi sposobami dałoby radę go wymienić. Jeśli chodzi o kolumny, udało mi się znaleźć w czeluściach strychowego magazynu dwie sztuki Samsunga. Z tego co pamiętam, chyba z facebookowej śmieciarki. Okej, pora teraz przetestować naprawiony i przeczyszczony napęd kasetowy. Niestety nie mam w kolekcji żadnych kaset z muzyką no copyright, dlatego kolejny kawałek filmu może być wyciszony. Tak więc dźwięk jest już o niebo lepszy. Osobiście zawsze lubię posłuchać tego analogowego dźwięku z kaset lub płyt winylowych. Obie z kieszeni już również nie wcinają taśmy, tak więc naprawę kaseciaka mogę uznać za udaną. Ogólnie cały ostatni łup śmietnikowy mogę uznać również za udany. Fajnie było ocalić parę następnych gratów. Niedługo prawdopodobnie będzie odcinek z ratowania następnych. Tymczasem dziękuję za obejrzenie odcinka. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!